Nie, jeszcze do niej nie dzwonił. Co niby mam jej powiedzieć? Przecież nie umarł, spokojnie. Kłamać nie zamierzam. A, Iris! Come on, Argentina! Przepraszam. Kurna, źle to wygląda. Gliny w nerwach. O Jezu, co to się... Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z Battlefielda 4. Mieliśmy już od razu glitcha, że przebiegł przez nasze auto cywil. No ale dobra. Piechota zmotoryzowana ze siebie. Widzę. Skurwiele coś mi się bardzo przyglądają. Wtop się w tło. Wtopić się? Niby jak, kurwa? Mam się na Chińczyka przerobić? Ktoś widzi, gdzie jest nasz budynek? Na razie to spróbujcie mnie jakoś stąd wyprowadzić. Okej, w lewo. Tu w lewo. Dobra, dajemy. Chyba już dobrze. Dobra, widzę już ten budynek. Które to ma być piętro? O ilu VIP-ach wspominał Garrison? Dwóch plus COVID? Kurde, hej! Luz, spokojnie! Teraz w lewo, budynek jest po lewo! O Jezu, jak nas... Musimy zostawić vana. Dajemy z buta. Dobra, chodź, Raker. Cywile robią swoje. Zobaczmy, co mamy. Okej, pak nam otworzył drzwi. Kulturalnie. Zapraszam. To co, jak to zrobimy? Dam nawet jeszcze chyba troszeczkę głośniej. Ponieważ, no, jest dosyć cicho. W tamtą stronę można na piękne. Ale z wami to już jedna sprawa. Spoko, pan. Zostawcymy ich na walce. To już moja walka. Na górę. Tamtą do was. Okej. Dobrze, pamiętam, to też mamy na multiplayerze jest ta misja. To śmigło nie wróży dobrze. Okej, mamy tu sporo ziomków. Okej. Okay. Co, mamy zejść po prostu na dół i tyle. Jakoś trzeba się tam dostać. Do forteza zawódźcie. Uwaga, melduje. Chińscy żołnierze wokół punktu docelowego. Chwila. Wyglądają na specjalców. Dokładna liczba nieznana. Przyjąłem. Kontynuujcie misję i wydostańcie ich stamtąd. Bez odbioru. Zrozumiano. Bez odbioru. Dobra, gdzie mam tu iść? Dobra, chyba gdzieś tutaj są te windy. Jest winda. Gdzie? Gdzie ta winda? Ja nie widzę, jestem ślepy. Ściągaj windę. Okej. No, Reker, zobaczmy, co mamy. Brać sprzęt. UMP, okej. Co to kurwa jest, korkowce? Jazda do hotelu. Nie widzę go. VIP-y są na ostatnim piętrze. Wybiorę Skybar. To by pasowało. Skybar zawsze jest na dachu. Ser, zadzwoń do żony Dan. Tak, wie. Tylko... Tu pasanki drzwi! Ej, Warren! Śledźcie, krycie! Nie do piętro, nie do piętro!
mordę. Chyba rozpętaliśmy wojnę z Chinami. Ta droga jest spalona. Są jakieś inne? Nie. Musimy uważać i przeżyć. Okej, dobra. Chodźmy po tych pieprzonych flipach. A ja se może... A może tak pójdziemy tu, zajadamy shotguna. Ale sobie to zmienimy na jakąś inną. Jakiś karabinek. O, ręczny KM. Na co oni się szykowali? Dobra, eliminujemy. Wszystkich po kolei. Jeszcze? Dobra, hop. Moi ziomkowie są bezużyteczni, no tyle powiem. Przynajmniej fajnie się rozwala budynek. Dobra, masz z shotguna, gościu. Zaraz ich rozwalę. Do widzenia. To już wszyscy? Mamy claymory, okej. Na górę, idziemy po VIP. Kurde, tam to bezpieczeństwo. Do roboty, pak. Już, chwila, moment. O, helikopter. No, sześć. Niedobrze. Leci na dach! Rek, przygotuj się, pilnuj okiem. Rek, wziąłeś parę tych min? I oni są. Na pozycję! Żołnierze, balkon! Gdzie oni? A tu! Jestem ślepy. Kurna, oślepili mnie flashbackiem. Bezużyteczny pak, Irish. Jezu, co za bezużyteczny on jest. Ktoś kurde tu stoi. Czy naprawdę ja muszę wszystkich sam eliminować? Dobra, wszystko sam musiałem robić. Bo ten oczywiście nic nie umie strzelać.
powinna tu być klatka schodowa. Wszyscy cali? Żyjesz, Rek? Idziecie? Za pierdoły. Jazda, jazda! To nasze piętro. 41 piętro. Gotowi? Już blisko. Dobra, wezmę strzelbę. Na grupę żołnierzy przeczesujących budynek. Dlatego zmieniłem pokój. Jak jesteś mobilny, to na co ci nasza pomoc? Przejść przez korytarz łatwiej niż przez ulicę. Właśnie. Okej, mamy Kowicia. Chodź, Rekę. Gdzie jest van? Van? Ulica odpada, tam jest pełno chińskiego wojska. No to po prostu zajebiście. Kim są te VIP-y? To bardzo ważni ludzie. Ważna kobieta i jej ważny mąż. I mamy ich stąd wydostać. Tyle wam wystarczy, żołnierzu. Jestem Hanna, a to jest mój mąż. Dzięki za pomoc. Proszę pana, za chwilę, przepraszam. Zna pan nasz język? Jest pan ranny? Może pan iść? Mój mąż jest ranny. Musi odpoczywać. Odmawiam żadnego odpoczynku. Na dachu widziałem śmigła, musimy pryskać. Pójdziemy w górę. Co? Umiem latać. Pożyczymy helikopter. Taki jest plan, bez dyskusji. Chyba, że macie inne pomysły, sierżancie. No nie, kraść nie będziemy. Oczywiście. Potrzebny jest lekarz i to szybko. Tyle przemocy. Taki jesteś niedojebany. Nie tak to sobie... Dziękuję, sierżancie. Jestem wam wdzięczna za pomoc. Jazda. Już. Ruchy. Ruchy! Raz. Raz, raz. Ruchy, panowie. Chodź, Brekę. Kowić, prowadź. Za późno na żal. Pójdziecie przodem. Ja zabezpieczę tył. Przepraszam, proszę tu zaczekać. Dobra, na górę. Okej, wchodzimy na górę. Nie mogę namierzyć tych zaslajdów. O nie! Znowu flash. Skąd? Jezu, jesteście bezużyteczni. Autentycznie. Zresztą oni są bezużyteczni. Chciałbym, muszę wszystko sam robić, naprawdę. Dobra, helikopter mamy. Musimy... Macie granat. Zostawił nas, dobra.
Masz granat tam w prezencie. Dobra, walić to. Jesteście bezużyteczni. To sam iść. Ze strzelby i tyle, bo prawda oni są useless. No nie wierzę, ich jeden jakiś gość zablokował. Naprawdę, bezużyteczni są. Nie to co w kodzie, że razem z tobą pchali. Widzę w drodze na pokładzie śmigłowca. Jeden z nich potrzebuje pomocy lekarskiej. Nadal jesteśmy w budynku, szukamy nowej drogi wyjścia. Odbiór. Zrozumiałem. Czekajcie. Grabarze, kierujcie się nad rzeką. Pracujemy nad planem ewakuacji. Jak zrozumiałem. Dobra. Ziomy. Jezu Chryste. Hej. Łapię was w windach klaustrofobia? Wyspach przeciwko windom nic nie mam. Gorzej z wysokościami. Nie cierpię tego. Nie no, no kurwa, to żart? Co? Git kawałek. To całkiem niezła nuta. Na razie spoko. Pójdę przodem. Chodź, Rekier. Okej, dobra. No, Forteca, tu grabasz 4. Możecie powtórzyć? Powtarzam. Musimy zmienić pozycję. Ewakuacja niemożliwa. Macie pół godziny na dotarcie do statku. Bez odbioru. Śmigłowiec nad placem. Najszybciej wejdzie na wschód. Z główną ulicą. Dobra. Trafienie w głowę. Dobra, eliminujemy. Dobrze, wziąłem sobie tego KM-a. Dobra, drzwi się nie chcą otworzyć oczywiście w tej grze. Tego są strzelby, naprawdę strzelby to jest. O Jezu, a ja tu idę. Okej. Okay. Udało się, uciekliśmy. Słyszycie? To tu można zaczynać. Kurwa, uliczka po lewej, biegiem! Dobra, rozglądam się. O, mordę! Jestem szybsi. Jesteśmy szybsi niż oni. Masz. Jakąś się pojawił.
No się muzyka zbugowała. Tak, w porządku. Tak dziwnie. Ja po prostu biegnę, a ci się teleportują, nie? Strefa wojny. Co tam się kurwa wyrabia? Szybko! Jest! To się zmienia w wojnę domową! Kurde, to kompletny chaos. Wiemy, przecież widać. Dzięki. Chodźcie. Pomóżcie nam. Musimy dostać się nad rzekę. Chamy się czycie, nie? Pamiętajcie opłacać. Dobra. Amerykanie, dobrze. Pomożecie. No chodźcie. Uwaga, Reker. Luz, Pak. Nic nam nie grozi. Jak się masz? Nihoma? Okay. Odsuń się od okna! Nie zbliżaj się do okna! Stań tu! Chcemy dotrzeć nad rzekę, ale w mieście są czołgi. Nie można się stąd wydostać. Też idziemy nad rzekę. Macie broń przeciwpancerną? Tam mam. Nasi ludzie stawiają opór. Ale wróg jest silniejszy. Utknęliśmy. Pomóżcie nam. Zostań pilną dziecko. Dawaj, Reker, jazda! Dobra, musimy chyba czołgi rozwalić. A, super. Jak stoimy z czasem? Chyba niezbyt dobrze. Rozwalimy go i wydostaniemy się z miasta łodzią. Zaklęty czołg włazi nam w drogę. Obejrzyjmy to sobie z góry. Może tamten budynek? Dobra, czyli tutaj idziemy. A ja pobiegnę za tym czołgiem. Nie wiem, co ja robię. Czemu ten czołg nie wybucha? Obminowałem go! Nie! Nie, to było fail! O, jeszcze osiągnięcie wpadło jednoosobowe zamieszki. Nie tak miało być, ale było śmiesznie! No nie, znowu tego momentu. Dobra, jeszcze raz po prostu trzeba podłożyć miny. Greg, sprawdź, czy jest tam coś przydatnego! Potrzebujemy broni! Przeszukaj budynki! Atakuję! Czekamy. Nie muszę mieć amunicję teraz znowu. Że tu u góry będzie jakiś ten RPG. Nie, to to samo. Tylny
czołgu. No zamknij się, Irish. Czemu ten czołg jest taki idiotyczny i idzie kurde z powrotem? Nie uciekaj, czołg z tyłu. No. Nie. Kolejny czołg. No, bieganie i stawianie min za czołgiem. No dobra. Jeszcze raz. Nie wiem ile te odcinki kurde będą trwać, ale... O, siadło. Ale nie został. Ała, jakaś piernicza we mnie. Teraz się ten budynek zawali. Kurde. Przeszukaj budynki! Ała, zaraz umrę. Stawiamy miny i tyle. Czekamy na niego. Jak mam znaleźć broń Pepa, jak tu nie ma nic? Joci. Sami se znajdźcie. Zniszczyłem. Długo to trwało, ale zniszczyłem. Krzysztof, jak stoimy z czasem? Marnie, musimy za Iwania, już! Port jest tu niedaleko! Idziemy! Trzeba zorganizować łódź! Hej! Mamy tu cywilną! Pomóżcie! Co on mówi? Chyba nam pomogą. Okej. Okay. Wchodzimy na pokład łodzi. Tak, w porządku? Tak, spoko. Forzeca, tu grawasz 4, zgłoś się. Płyniemy cywilną łodzią, odbiór. Tu Forzeca! Pośpieszcie się! Rekordów prędkości ta łajba nie bije, odbiór. Tu Forzeca! Jesteście pod ostrzałem? Powtarzam! Jesteście pod ostrzałem? Melduj się, grabarze! Co to było? Chyba ta bomba to była elektromagnetyczna. No, impuls. Spokojnie! Niszczy sprzęt, nie ludzi! Musimy zabrać ich stąd, bezpieczne miejsce. Forteca, tu grabarze, zwoń! Nie działa. Ty
tyle tych łodzi. Tylu uchodźców są tu bezbronni. Płyńcie za nami! Płyńcie! Pomożemy wam! A już! I wyprawię! Musimy im pomóc, pak! Płyńcie na Walkirię, tam będziecie bezpieczni! Co to oszalałeś, Irish? Więc przeciwnie, pak! Płyńcie! Za nami! Pomożemy wam! Szybko! Szybko! Forteca tu grabarze, zgłoście się! Forteca tu grabarze, odbił! To się stanęło, wpadłem do wody. Nie wiem, co to się stanęło. No dobrze. Robimy, co możemy. Ja wam to dziękuję za uwagę. No i widzimy się po prostu w następnym odcinku. Na razie.